teraz jakbym miał sobie porównać, jak się rozwija firmę na początku, to na początku mamy więcej czasu niż pieniędzy, później mamy zazwyczaj więcej pieniędzy niż czasu w zdrowym modelu działania. Dzisiaj dostałem takie pytanie, czy budżet na marketing na Facebooku na poziomie 20 zł dziennie to jest dobry? A ja odpowiedziałem, no tak, ja w tym tygodniu kupowałem chleb za 17 zł. To jakby zupełnie inne stawki są, tak? Bo niestety, ale to nie będzie też tak, że ci pracownicy będą sypali pomysłami jak z rękawa. Raczej, gdyby sypali pomysłami jak z rękawa, to prawdopodobnie istnieje duża szansa, że oni sami myśleliby o swojej firmie. Oni przyszli na etat, żeby dostać pewien proces, pewną procedurę, i właściciel powinien zadbać o to, że mamy w firmie poukładane procesy. I nie chcemy widzieć reklam, nie? Blokujemy się, płacimy, żeby nie widzieć reklam, ale chcemy dobrych treści. I te treści nie mogą być stworzone przez agencję. Partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, TPay, operator płatności dla Twojego e-commerce, skyshop.pl, gotowe oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego i sprzedaży online. W opisie odcinka znajdziesz linki do partnerów i kody zniżkowe. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce. Rozmawiamy o tym, jak zaczynali i jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj gościmy aż pod czeską granicą w Cieszynie i naszym gościem na kanale jest Wojciech Bizup. Cześć Wojciech. Cześć, serwus Paweł. Opowiadaj w skrócie, czym się zajmujecie jako agencja, co robicie? My zdefiniowaliśmy takie trzy podstawowe problemy przedsiębiorców, właścicieli firm, ale też osób, które działają w firmach i interesują się ich rozwojem. To są czasami menedżerowie. Oni przede wszystkim mają bardzo dużo pomysłów, wiesz, szkolą się, jeżdżą na konferencje, czytają w internecie, oglądają te webinary. Różne rzeczy po prostu wchłaniają do swojej głowy. No i pojawia się taki problem, że uczestniczysz w takim szkoleniu, uczestniczysz w webinarze i nie wiesz, jak to później wdrożyć w praktyce. No i to jest właśnie miejsce, w którym pomagamy. Drugi taki scenariusz to jest to, że już uczą się, mają 14 freelancerów, którzy robią różne rzeczy. Jeden robi grafiki, drugi robi teksty, trzeci coś tam wprowadza na stronę, piąty im ustawia acy, jeszcze kolejny dba o pozycjonowanie i tego typu rzeczy. No i teraz okazuje się, że taką drużyną, żeby nie wyrazić się inaczej, ludzi trzeba zarządzić, czyli trzeba mieć też umiejętności liderskie, trzeba mieć umiejętności zarządzania projektem. To jest spory problem, bo każda z tych osób może mieć różną wizję na to, jak to powinno być zrealizowane. No i trzeci scenariusz to jest to, że firma ma pomysły, ale jeszcze nie jest na etapie, na którym mogłaby zadbać o to, aby zatrudnić cały dział marketingu. Czasami zatrudnia jedną osobę, ale bardzo szybko okazuje się, że ta jedna osoba nie jest w stanie być kombajnem, który jednocześnie tam załatwi na stronie rzeczy, ustawi reklamy, zrobi grafiki, napisze teksty, wyśle maile, a jeszcze najlepiej, żeby rozmawiał z klientami. Więc nie ma kombajnów, trudno jest albo bardzo dużo kosztuje, żeby zatrudnić cały dział marketingu, więc w tym momencie wchodzi WBiznes, czyli dział marketingu na godziny, który ktoś sobie zatrudnia, żeby zrealizować swoje wizje, swoje pomysły, albo też zderzyć swoje pomysły i wizje z tym, co warto w danej branży wykonać. Jaka jest skala waszego biznesu? Jakie liczby was opisują? Ilu macie pracowników, przychody, klienci? Jak najwięcej liczb? W 2021 roku celujemy w 2 miliony obrotu. To jest wynik, który jest naszym celem na ten rok. Pracuje. Czekaj, i to jest 2 miliony, które już zawierają budżet marketingowy klientów? Absolutnie, to jest tylko nasze fee. To jest bardzo ważna rzecz. Agencje, które doliczają do swojego obrotu budżet klientów, to trochę tak, jakby facet liczył długość przyrodzenia razem z kręgosłupem. To się ma nijak. To jakby jest takie jawne oszustwo. Ja mówię tylko o wystawionych fakturach, które są naszym wyłącznie wynagrodzeniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, że jeżeli agencja obsługuje budżet klienta i wydaje to ze swojego konta reklamowego, a później refakturuje, to rodzi olbrzymią przestrzeń do nadużyć. Sam doświadczyłem sytuacji, w której przejęliśmy klienta korporacyjnego, który podobno przez konto agencji wydawał 50 tysięcy złotych miesięcznie, ale jak się dobrze temu kontu przyjrzeliśmy i przeanalizowaliśmy, to po tych stawkach CPM, po 1000 wyświetleń wyszło nam, że budżet taki marketingowy wynosił od 15 do 18 tysięcy miesięcznie. To oznacza, że ta agencja pomyliła się i ustawiła, wiesz, tam jedynkę nie z tej strony, piątki co trzeba, i 35 tysięcy to było ich dodatkowe wynagrodzenie. Takie sytuacje niestety się zdarzają, więc tu taka pierwsza podpowiedź. Nigdy nie godźmy się na to, żeby agencja ze swoich kont reklamowych to obsługiwała. Oprócz
takich sytuacji patologicznych, o których wspomniałem, pojawiają się również takie sytuacje, w których no, później rozstajemy się i co z cookiesami remarketingowymi, czyje one są, nie? Zawsze pracujemy na swoich kontach, więc 2 miliony obrotów naszych to jest cel, jeszcze nie zrealizowany, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby dowieść w 2021 roku. Pracujemy w kilkunastoosobowym zespole i ktoś powie, jak to możliwe, że tak mały zespół, częściowo tutaj pracujący stacjonarnie, częściowo pracujący zdalnie w swoich biurach, dowozi wynik. Dzieje się to tak, że głównie stawiamy na automatyzację. Nasze procesy są wspomagane. Nasi pracownicy działają niejako na sterydach. Oprócz tych osób, które pracują fizycznie z klientem, no one mają tylko do dyspozycji telefon, ale mają na przykład do dyspozycji mnóstwo narzędzi typu skróty klawiszowe, które obsługują szereg aplikacji. Dużo rzeczy dzieje się automatycznie, typu właśnie raportowanie, typu przygotowanie pewnych typowych formatów. Graficy korzystają z Figmy, która również ma mnóstwo automatyzacji, robiąc jedną grafikę powstaje 50 od razu. Programista tak samo ma dostęp do technologii, która przyspiesza jego pracę. Dzięki temu niewielka garstka osób jest w stanie wykonywać tak naprawdę pracę całej armii, ale to będzie się jeszcze maksymalizowało. To znaczy cel jest taki i właściwie moja wizja na marketing, że w ciągu dwóch najbliższych lat tacy typowi pracownicy, klepacze reklam, grafik, tekstów, po prostu totalnie wyginą. Nie będzie takich potrzeby zatrudniania tych ludzi, bo algorytmy, takie jak GPT-4, które już za rogiem się czai, GPT-3 to jest coś, co już działa, to jest algorytm, który pisze na podstawie fragmentu tekstu całą właściwie treść, czy do strony lądowania, czy do maila. Więc piszemy trzy zdania, algorytm dopisuje resztę. Jest w miarę poprawny na ten moment, już te teksty są dobre. I korzystając z takich mechanizmów, jesteśmy w stanie w małym zespole robić bardzo, bardzo dużo rzeczy efektywnie. I to jest cała siła, na co ja stawiam i staram się takie myślenie też zarażać w firmach, którymi współpracujemy, że nie tylko chodzi o to, żeby się tu narobić, urobić po łokcie, a zrobić coś mądrze i tak, żeby to miało sens z maksymalnym wykorzystaniem technologii, która jest naszym tutaj sojusznikiem. To oznacza, że w marketingu w ciągu najbliższych 2 lat zostaną wyłącznie ludzie, którzy potrafią myśleć i którzy potrafią zaprojektować właśnie te systemy i jednocześnie ci, którzy potrafią się dogadać z ludźmi, aby wyciągnąć z biznesów te informacje o ich unikalnościach, o tym, co robią, w jaki sposób robią, co w tym jest fajnego. Więc ludzie, którzy będą się komunikowali albo z aplikacjami, albo z ludźmi. Dużo ciekawych wątków poruszyłeś, ale o tym będziemy rozmawiać dalej i o tych nieuczciwych agencjach, jak się przed tym zabezpieczyć i jak współpracować z agencją, to poruszymy dalej. Teraz mnie jeszcze ciekawi, w jakim wieku mogłeś o sobie powiedzieć, że zarobiłeś pierwszy milion? Teraz z tego co wiem, masz 29 lat. 29 lat i pierwszy milion złotych netto zarobiłem w listopadzie 2018 roku, czyli było to 1 200 000 brutto i wtedy miałem 26 lat. Rozmawialiśmy 3 lata temu w 15 odcinku podcastu Biznes od początku. Tam rozmawialiśmy o Twoich początkach, opowiedziałeś jak zaczynałeś. Teraz mnie interesuje ten moment dalszy, czyli jak rozwinąłeś swoją firmę do obecnych rozmiarów. I na okładce, na tyle okładki Twojej książki przeczytałem, że Wojciech Bizup zaprojektował strategię dynamicznego rozwoju dla firm WBiznes. Co to za strategia? Jak dynamicznie rozwija się firmy właśnie na Twoim przykładzie? To bardzo łatwo jest analizować wstecznie, co się działo, czyli ja uważam, że jest w tym bardzo dużo pracowitości i trochę szczęścia, no bo to nie jest tak, że jest jakaś ekstra metoda, która jest poukładana od A do Z. Oczywiście jest pewien schemat, w który trzeba odpowiednio wpisać wartości, w który trzeba odpowiednio zaprojektować, czyli takie niezbędne, ja to nazywam złote reguły. Oczywiście one nie będą działały w każdym przypadku, trzeba to sobie dobrze przemyśleć i wtedy ustawiając mamy szansę nie zapomnieć o żadnym z elementów. To jest myślę, że tutaj kluczowy sposób myślenia. I teraz jakbym miał sobie porównać, jak się rozwija firmę na początku, to na początku mamy więcej czasu niż pieniędzy, później mamy zazwyczaj więcej pieniędzy niż czasu w zdrowym modelu działania. I teraz to, jak ja widzę rozwój WBiznes, to po pierwsze jest to rozwój oparty o nowość, o jakąś nową rzecz, która może popchnąć firmę do przodu. Kiedy ja zaczynałem robić, to właściwie działać, to wystarczyło, że powiedziałem, że robię reklamy na Facebooku. Ludzie chcieli reklam na Facebooku i przychodzili do mnie po reklamy na Facebooku. Wystarczyło jedno hasło. Później okazywało się, że same reklamy na Facebooku to trochę za mało. Oni chcą takiego całościowego spojrzenia i kogoś, kto
będąc rozmawiać z jednej, z jedną rozma- o, że rozmawiając z jedną osobą, będą mogli zabezpieczyć cały obszar marketingowy, czyli jest nasz aktualny biznes jest oparty o tym, że właśnie jesteśmy zewnętrznym działem dla firm. To, co jest jutro, to jest dokładnie automatyzacja, procesy oparte o Web3, o GPT-4, o Ethereum, o Metaverse. To jest przyszłość i to jest coś, w co my pójdziemy. Czyli chcę powiedzieć w skrócie, że na początku wystarczyło zbierać kontakty, wystarczyło rozmawiać z ludźmi, to było takie organiczne i proste. Dzisiaj, żeby się wyróżnić czymś na rynku, to trzeba iść z duchem czasu i trzeba być na szpicy technologicznej po to, żeby mieć jakiś wyróżnik, robić rzeczy, których inni nie robią, bo są takimi tłustymi kotami, którzy siedzą na ciepłym kaloryferze, tylko ten kaloryfer może w każdej chwili zgasnąć i stać się zimny, nieprzyjemny i w tej miejsce, w której zawsze było jedzenie, tego jedzenia może nie być. Mówię właśnie taką metaforą, żeby zrozumieć, że tutaj nie chodzi o to, że jak teraz jest dobrze, to tak zawsze będzie, bo może to się szybko zmienić. I tak jak zmieniają się technologie w naszej akurat branży, tak trzeba umieć za tymi technologiami podążać. Więc nie tylko na przykład kiedyś chodzenie na szkolenia, ale dzisiaj bycie poinformowanym. Wiedza daje przewagę. Dobre know-how daje przewagę w biznesie, w którym jesteśmy. I wszystko, co robię, to staram się dzisiaj być na bieżąco, aby być w tych miejscach, gdzie dzieją się zmiany i przekazywać te zmiany swojemu zespołowi, który to znowuż będzie wdrażał, implikował w firmach naszych klientów. Więc nie jest to jakieś turbo narzędzie, jest to po prostu bycie w tak zwanym product market fit. I to jest coś, czego totalnie biznesy nie rozumieją. Przychodzą do agencji reklamowej, mówią, sprzedaż mi nie idzie, to zmieńmy stronę internetową. Przecież to jest bzdura. To, że jak mamy tragiczną stronę, owszem, to może być pewien bloker i hamulcowy naszego rozwoju, ale zazwyczaj w złej sprzedaży nie chodzi o to, że na przykład mieliśmy sprzedaż, a teraz sprzedaż spada, to prawdopodobnie nie chodzi o stronę internetową. Prawdopodobnie coś zmieniło się na rynku i sprzedajemy już jakiś produkt, który nie jest tak popularny. Gdybym ja został i tak jak my rozmawialiśmy w 2018 roku, dalej sprzedawał tylko Facebook Adsy, to ilu dzisiaj mamy specjalistów? Wszyscy umieją robić Facebook Adsy. Więc zawsze trzeba być na krok przed konkurencją, nie tylko na poziomie marketingowym, ale również na poziomie tego, co my mamy tym ludziom do zaoferowania. To jest jeden z kluczowych elementów do tego, żeby móc rozwijać biznes. Bycie po prostu na przodzie zmian technologicznych wymaga to wyjścia ze strefy komfortu, wymaga to zejścia z tego kaloryfera, ale dzięki temu naprawdę można osiągać duże rzeczy, bo mamy przewagę nad innymi. Skąd bierzesz tą wiedzę, te nowinki technologiczne, w jaki sposób tą przewagę, te informacje zdobywasz? Głównie te informacje o technologiach, o których mówię, one wynikają z zakuluarowych tak naprawdę rozmów. Tak? To jest pierwsza rzecz, czyli mam kolegów, którzy bezpośrednio tworzą te rzeczy. I to jest bycie u źródła informacji. Dodatkowo tych rzeczy nie ma na polskim rynku, że tam obejrzymy sobie jakiś kanał polskiego twórcy i tam możemy zazwyczaj dowiedzieć się ciśnij więcej, albo możemy się dowiedzieć załóż 16 biznesów, działaj mądrze. Takie ogólne wyświechtane rady, które są bardzo w porządku dla początkujących ludzi, ale jeżeli chcemy szukać zmian technologicznych, to zazwyczaj te zmiany pojawiają się w newsletterach, w źródłach amerykańskich, no bo jednak to tam ta kolebka technologiczna ma swoje miejsce. Więc generalnie zakulisowe informacje i znajomi, którzy tworzą i bezpośrednio pracują przy tych technologiach, to jest pierwsze źródło, uważam je za najcenniejsze. I drugie źródło to są newslettery, głównie tutaj mam na myśli, ale ze źródeł amerykańskich. To nas też prowadzi do wątku, że trzeba dzisiaj, żeby być na bieżąco, znać język angielski, no bo te źródła polskie są jednak bardzo mocno przetworzone. Również moje treści to jest pewne przetworzenie tego, co czytam tam w Stanach Zjednoczonych i to już jest o kilka tygodni opóźnione w dostępie do najnowszych treści. Już są znowu kolejne elementy, tylko no zawsze jest ten lag pomiędzy informacją u źródła, a informacją, którą się uzyskuje. W kwestii technologicznej to ma olbrzymie znaczenie, bo kolejne update'y wychodzą. Podrążę trochę ten temat, w jaki sposób rozwinąć firmę, bo to nie jest takie oczywiste, bo też jest sporo przedsiębiorców, którzy no faktycznie
dużo pracują, ciężko, bardzo dużo czasu na to poświęcają, ale za tym nie idzie taki rozwój firmy, tylko po prostu no, sobie działają, są wiecznie zabiegani, ale ta firma się do tego stopnia nie rozwija. Więc kilka takich rzeczy u Ciebie znalazłem, na przykład na Twojej stronie internetowej są takie informacje, że macie warunki współpracy, czyli na przykład budżet od 5000 miesięcznie, firmy ponad 5-osobowe, B2B lub drogie produkty B2C. Dlaczego takie kryteria? Czy te kryteria też mają jakiś wpływ na taki sposób rozwijania firmy? Gigantyczny. Bardzo fajny w ogóle wątek wyciągnąłeś. Nie wiedziałem, że tak aż będziesz analizował wszystkie rzeczy wokół mnie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli firma się rozwija, to ona bierze klientów jak leci. Ja jestem takim spychem, który po prostu co na tą łopatę czy na tą łyżkę tego spychacza wejdzie, to po prostu bierze. Bo potrzebuje krwi, potrzebuje świeżych klientów, którzy są w stanie zapłacić nawet małe kwoty. Ale to, co daje siłę na początku otwarcia działalności, może być boa dusicielem zakręconym wokół szyi w późniejszych ich etapach. Bo teraz, jeżeli zostaniemy z tymi klientami, będąc agencją marketingową, którzy kiedyś nam płacili 200-300 tysięcy złotych miesięcznie, i my chcemy zatrudniać kolejnych ludzi, do czego za chwilę dojdę, to nie ma na to miejsca, po prostu nie ma marży, żeby móc jeszcze kogoś mieć. Więc albo ci klienci muszą się rozwinąć, muszą zwiększyć swoje zakresy, albo też trzeba im bardzo kulturalnie podziękować, bo byli na początku, no ale nie do końca oni na przykład mają taki apetyt na wzrost, jaki my mamy. To też jest częsty przypadek, w którym klient rozstaje się z agencją. Natomiast wracając do tych punktów, o których powiedziałeś, segmentacja jest o tyle niezbędna, żeby dobierać sobie klientów, którzy mają szansę osiągnąć sukces. To znaczy, ja dzisiaj widzę to, że jeżeli ktoś ma na marketing tam powiedzmy jakąś kwotę typu 500 zł, to lepiej pójść na zakupy do Lidla i tam mniej więcej 500 zł to się wydaje na tygodniowe zakupy, tak? To jest taka kwota. To nie jest kwota, za którą się rozwija biznes. Jakby wiem, że to może kogoś obrazić, ale nie za bardzo z tą kwotą da się dzisiaj coś zrobić. A dzisiaj dostałem takie pytanie, czy budżet na marketing na Facebooku na poziomie 20 zł dziennie to jest dobry? A ja odpowiedziałem, no tak, ja w tym tygodniu kupowałem chleb za 17 zł. To jakby zupełnie inne stawki są, tak? I to jest pierwsza rzecz, czyli trzeba mieć na to budżet, żeby móc rozwijać w ogóle biznes. Do poziomu takiego 3000 zł uważam, że lepiej samodzielnie nad tym popracować, ewentualnie z konsultantem, no bo jeżeli mamy 3000 zł do wydania na marketing, to ten koszt obsługi agencyjnej będzie zbyt duży. Dlatego na przykład te 5000 zł są taką kwotą minimum. Idąc dalej. Spojrzałem sobie w swój CRM, przejrzałem sobie klientów, którym wystawiliśmy faktury i zastanowiłem się, którzy osiągnęli najlepszy wynik, którzy nam najwięcej zapłacili, jednocześnie z którymi było najmniej problemów. I na tej podstawie wyciągnąłem pewną syntezę, że najlepiej współpracuje się nam z biznesami B2B. To jest pierwsza rzecz, czyli ten proces w B2B jest w miarę powtarzalny niezależnie od obszaru działania, czyli zaczyna się od jakiegoś problemu, potem ten klient ma różne opcje rozwiązania, nad tymi opcjami się pochyla, edukuje się, rozwija i dopiero na poziomie edukacji, gdzie jest dużo rzeczy do wyjaśnienia, klient podejmuje decyzję i coś kupuje. To jest taki proces, który mniej więcej się tutaj w branży B2B za każdym razem wydarza. Zwróciłem uwagę, że w podobny sposób kupuje się drogie produkty B2C, czyli domy, czyli samochody, czyli ubrania klasy premium. Widzimy coś, czujemy jakiś brak, czujemy jakiś niedosyt, edukujemy się, zapoznajemy się z tą marką, patrzymy na przykład, nie wiem, taka marka jak Miller's Wear pięknie tłumaczy, co oznacza jakość premium w ubraniach męskich, pokazuje jaka tam jakieś mają Harris Tweed, pokazuje z czego ta wełna Merino, i te wszystkie rzeczy wyjaśnione, skąd wynika ta cena. I później oczywiście robi promocje, które są takim aktywatorem już sprzedażowym. Więc zwróciłem uwagę, z którymi firmami się najlepiej współpracuje, które mają największe predyspozycje do tego, żeby osiągnąć z nami wzrost, gdzie ten budżet pozwala, żeby zrobić coś więcej, a nie tylko właściwie tam odpalić jedną, dwie reklamy. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, żeby ta firma składała się z wielu osób. Dlaczego to jest istotne? Niejednokrotnie przychodzili do mnie klienci, mówili Wojtku, uruchom reklamę. Ja mówię, ok, tutaj jest Kuba, tutaj jest Grzegorz, pogadaj z nimi. Odpalają, to są projekt menedżerowie, opiekunowie klientów u mnie w zespole i odpalał ekspert do spraw Facebooka taką reklamę.
Zaraz okazywało się, że tam było wygenerowane 100, 200, 300 leadów w ciągu krótkiego okresu czasu. I wyobraź sobie, że jak były malutkie takie jednoosobowe firmy, to się nagle okazywało, że ten właściciel zadzwonił do osób zero. Do nikogo nie zadzwonił. Czyli musi być zabezpieczony ktoś, kto będzie gotowy odbierać połączenia. I nie odbierać albo wykonywać połączenia. I nie po 2 tygodniach, tylko po godzinie. Jak najszybciej. No bo jeżeli nie mamy jakiegoś super wyróżnika produktowego, to naszym najlepszym wyróżnikiem jest szybkość działania. I tego też totalnie firmy nie rozumieją. Dlatego nie chcę współpracować z freelancerami, pojedynczymi osobami, bo u nich nie ma kto tego obsłużyć. Pojawia się jakiś temat typu nagranie jakichś materiałów, typu przygotowanie jakiejś opinii klientów, załatwienie czegoś. No i taka osoba, która jest soloprenerem albo ewentualnie dwuosobowym, takim małym, trzyosobowym teamem, tam nie ma przestrzeni do tego, żeby móc oddelegować osobę do współpracy z agencją. W efekcie ten marketing jest taki jałowy, taki to jakby wszystko tam trwa tygodnie, nie ma tej akceptacji. Więc takie 3 triggery, które ja sobie ustaliłem, to jest po pierwsze budżet, żeby było o czym w ogóle porozmawiać, jak to zagospodarować. Po drugie, czyli branżę, w której mniej więcej mamy największe doświadczenie i też najlepsze efekty. I trzecia rzecz to jest dokładnie to, żeby było tam w tej firmie z kim porozmawiać i żeby ten człowiek, właściciel mógł pomyśleć nad biznesem, a nie tylko nad tym, jak to zrobię, żeby odpisać na wszystkie maile danego dnia. Mhm. Okej, czyli tam pierwszy taki aspekt, żeby rozwinąć swoją firmę, podwoić zarobki, no to było wybranie dobrej grupy klientów, z którymi dobrze się będzie pracowało. Dotknąłeś wątku zatrudniania pracowników. Jak to wyglądało u Ciebie? Czym tutaj się kierowałeś? W jaki sposób biznes rozwijałeś w ten sposób? To jest druga rzecz. To znaczy właściciele firm zastanawiają się, jak to zrobić, żeby firma działała samodzielnie. Ale to jest cholernie trudne, kiedy zatrudnia się tylko juniorów za przysłowiową stawkę tam 2-3 tysiące złotych. Nie ma dobrych, samodzielnych pracowników, którzy za taką stawkę zgodzą się pracować. To są juniorzy. I teraz nie dziwmy się, jeżeli bierzemy tanie osoby do wykonywania pracy, że one pracują źle lub niesamodzielnie lub ciągle nam zadają pytania. No taka jest rola juniora, on się będzie uczył. I moment, w którym ja miałem takie aha, chociaż to wydaje się oczywiste, jak to teraz mówię, że trzeba zatrudnić kogoś z doświadczeniem za wielokrotność wynagrodzenia juniora i wtedy mamy szansę odciąć się niejako tak tą pępowinę, żeby nie być na każdej linii frontu w biznesie i zacząć właśnie myśleć nad biznesem, a nie w biznesie, zacząć nad nim pracować, zacząć się zastanawiać, jak udoskonalić pewien proces. To jest, uważam, najważniejsza podpowiedź, żeby nie zatrudniać wyłącznie najtańszych pracowników na dane stanowisko, ani takich, którzy są bez doświadczenia i oni się chętnie będą uczyć. Jasne, że się będą chętnie uczyć, ale trzeba założyć sobie, że z taką osobą przez pół roku, rok będzie trzeba pracować i jej wszystko wyjaśniać. Oczywiście, takie osoby też są dobre, ale nie może cała firma składać się z juniorów. No to jest jakiś paradoks. Druga rzecz, która się pojawia, ludzie chcą zatrudnić pracowników, i z klientami jak rozmawiam, no to oni mówią, no dobra, to ja go tam dam mu telefon, dam mu jakiś stary komputer i on sobie będzie pracował. Ale to jest kolejny problem, no bo niestety, ale to nie będzie też tak, że ci pracownicy będą sypali pomysłami jak z rękawa. Raczej, gdyby sypali pomysłami jak z rękawa, to prawdopodobnie istnieje duża szansa, że oni sami myśleliby o swojej firmie. Oni przyszli na etat, żeby dostać pewien proces, pewną procedurę i właściciel powinien zadbać o to, że mamy w firmie poukładane procesy, mamy poukładane w firmie sposoby rozwiązywania typowych problemów. 95% problemów pojawia się regularnie. To nie są nowości. Wiadomo, że 5% czy 10% w różnych typach biznesów będzie pojawiała się jako niestandardowe elementy i wtedy się możemy pozastanawiać. Ale teraz przez 95% czasu uważam, że zespół powinien działać w sposób reaktywny. Reaktywny to znaczy nie ma wymyślać rozwiązań. On ma mieć przygotowany schemat postępowania dla danej typowej sytuacji. Sytuacji reklamacji klienta. Klient zgłasza mniej lub bardziej słuszne zastrzeżenia do produktu. Pracownik powinien mieć formułkę. Jakie maile wysłać, za ile zadzwonić, jak wyjaśnić, jakie zaproponować zadośćuczynienie. Do kwoty na przykład 200 zł może podejmować decyzję samodzielnie, powyżej 200 zł musi podpytać o zgodę. Prosta procedura w 10 sekund zaproponowana.
schemat, system sprzedaży. Wiesz, zatrudnia się handlowca, no to dzwoń. To jest najprostszy model. No nie. Ja na przykład zatrudniłem niedawno handlowca, osobę opiekuna telefonicznego, też taką osobę, która będzie dbała o rozwój naszych klientów, Mateusza, którego miałeś tutaj okazję poznać na korytarzu. I teraz Mateusz jest wybitną osobą, jeżeli chodzi o empatię, wybitną osobą, jeżeli chodzi o cierpliwość, bardzo dobrze rozumie marketing, ma 10 lat doświadczenia biznesowego i mimo, że ma takie kwalifikacje, i mógłbym powiedzieć, a dzwoń jak uważasz. Nie. Dokładnie przeanalizowaliśmy, jakie pytania trzeba zadać, jak trzeba reagować na pewne krytyczne zwroty, jak to poprowadzić, aby ta rozmowa była gładka, a żebyś klient miał z niej wartość, a my mieliśmy na przykład informację zwrotną albo jakieś kierunki rozwoju, na czym tej osobie faktycznie zależy. Jak dopytywać, jak nie dać się na przykład temu, że klient tam odpowiada, no my, w naszym biznesie najważniejsza jest tam unikalność w postaci obsługi klienta. My jesteśmy bardzo szybcy w obsłudze klienta. Ale co to znaczy? Czyli żeby się nie dać zwieść takim pozornym, łatwym odpowiedziom. To wymaga też takiej pewności siebie, żeby dopytywać, żeby podrążyć temat. Zapytać, dobra, no to drogi Andrzeju, drogi Pawle, opowiedz mi, jaka była taka ostatnia historia z waszym klientem, kiedy wykazaliście się szybkością? I nagle się okazuje, że można stworzyć na ten temat story i to story wyciągnąć do marketingu. To jest taki praktyczny przykład. Czyli firmy mówią, że są innowacyjne. No dobra, no to opowiedz mi o ostatniej historii, ostatnim takim przypadku, kiedy wasza firma wykazała się innowacyjnością. I teraz mówię o tym, że oczywiście ta osoba jest zdolna. Mateusz jest ultra genialnym gościem, ale oprócz tego, że on ma swoje predyspozycje i talenty, to dostał przemyślany w formie burzy mózgów sposób i mechanizm, jak ma rozmawiać. I to jest, uważam, kolejny taki zaniedbany element. Właściciel ma całą swoją firmę w głowie, ma całą swoją strategię i procedury postępowania. On doskonale wie, jak postępować, ale większość jego pracowników tego nie wie. Jeszcze jeden element, który tu trzeba dołożyć. Argumentacja sprzedażowa. Znowu, handlowiec główny, albo właściciel firmy, albo prezes zarządu. Oni mają listę argumentów, które potrafią rzucać jak z rękawa, jak sprzedać to, co robią. Jak, co tam jest dobrego, co jest złego, o czym nie warto mówić, jak to wszystko ograć. Ale pytanie teraz takie. Czy dział marketingu ma tą samą listę argumentów? Czy dział obsługi klienta ma tą samą listę argumentów? Czy inżynierowie będą mieli podobną listę argumentów, czy zupełnie inną? I to, co ja zawsze proponuję, to żeby zebrać ten cały zespół, żeby to nie było tak, że jak taka metafora piłkarska, że obrona trenuje z obroną, pomocnicy z pomocnikami, napastnicy z napastnikami, a bramkarz stoi sam i się przygląda. No takie ćwiczenia nie miałyby sensu. Oni muszą być jako zespół mocni, czyli wszyscy muszą trenować razem, żeby być zgrannym teamem. I to samo na poziomie pracy nad wynikiem sprzedażowym w firmie powinno się zadziać w biznesach. Czyli powinno być tak, że właśnie ta obrona, bramkarz, pomoc, napastnicy zbierają się, aby na przykład wygenerować odpowiedź na pytanie, co my robimy takiego, dlaczego warto kupić u nas, a nie u konkurencji. Lista argumentacji. Lista różnic pomiędzy biznesami, naszym a konkurencyjnym. Co my robimy takiego, jaki jest nasz koszyk wartości? Pokazać przykłady, pokazać dowody, że to nie są kolejne takie bullshit wordy w stylu dostosowujemy się do potrzeb klientów, nie? No bo to tak większość firm się dostosowuje, ale jak potem pytam, no to dostosowujecie się. Ja bym chciał, żebyście o 23 odbierali połączenia. Wiesz, jakby to jest konkretny, namacalny sposób na to, że firma ma unikalność. I dopiero jak mamy te argumenty, to jest coś, z czym może działać na przykład agencja. To jest coś, z czym można pokazać w marketingu. Wypracowany system argumentacji koszyka wartości, który wywodzi się z biznesu, jest ubrany w oprawę tekstową. Ta oprawa tekstowa ma swoją oprawę graficzną. To wszystko ubieramy albo w formę strony lądowania, albo w formę ulotki, albo w formę prezentacji dla handlowca, albo w formę strony www, albo nagrywamy na ten temat wideo, nośnik. I dopiero ten nośnik jest dystrybuowany do ludzi. I to, co robi dobra agencja, ona zajmuje się doskonałą oprawą tej argumentacji i dystrybucją. Ale bardzo trudne jest to, że jak ktoś na przykład przez 20 lat sprzedaje
osprzęt do pomp jest topowym fachowcem w tej dziedzinie w Polsce. Osprzęt do pomp, do studni. Przykładowa branża. I on 20 lat to robi. Jest jednym z topowych fachowców. To trudno, żeby jakaś agencja była w stanie robić content za niego, robić treści za niego. On po prostu jest wybitny w tym, co robi. I dlatego jego biznes się rozwija, bo jak on rozmawia z klientem, on wszystko wyjaśni. I kiedy on tej wiedzy ze swojej głowy nie zdeponuje na kartkę, na dyktafon, na kamerę, to żadna agencja nie zrobi lepszego kontentu od niego. I to dotyczy wielu fachowców, którzy budują swoją wiedzę w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży. A wymaga się od tego, że ja przychodzę do agencji i teraz nie? Jakby wyróbcie, a ja sobie tutaj będę swoje robił. Tak to nie zadziała. Więc znowu, sukces rozwoju agencji akurat u mnie polega też na tym, jeżeli można to nazwać sukcesem, bo ktoś tam powie, że Rom robi takie wyniki w tydzień i to ja też rozumiem, ale na to, jak ja widzę, na tempo rozwoju i jak ja to sam oceniam, to polega właśnie na tym, żeby też umieć zaangażować klientów w to, żeby ich energia mogła wspierać ich biznes, a nie żeby się odbijała od tego, co się dzieje w marketingu. Trzeba właśnie umieć zaangażować właścicieli firm. I właścicieli, menedżerów, można podstawić dowolną pozycję, ale chodzi o to, żeby strona klienta również się zaangażowała w to, co się robi. Tak długo opowiadaj, że ja sobie już tutaj robię notatki, o co Cię podpytywać, o co dopytywać. Pierwsza rzecz, rozmawialiśmy tam jeszcze o procesach, więc powiedz mi, często to wygląda tak, że właściciel właśnie ma w głowie całą wizję swojej firmy, czy procesy powinien układać właściciel i on mówić, jak to ma być wykonywane, przelewać tą swoją wizję z głowy na jakieś, nie wiem, na papier, czy takie procesy powinny być ustalane właśnie w formie burzy mózgów, czy zespół powinien te procesy ustalać? Jak to ja jestem zwolennikiem starej szkoły budowania firmy, to znaczy takiej, w której właściciel przeszedł przez każdą ścieżkę i żaden pracownik, który potem przyjdzie, nie powie mu, że czegoś się nie da, że coś ileś trwa, że to jest niemożliwe i te wszystkie inne pierdoły, które zazwyczaj się pojawiają. Bo on wtedy wie, gdzie pojawiają się problemy i wie, jak są ewentualne źródła, gdzie trzeba je ewentualnie zatkać, te nieścisłości. No ale wiadomo jest, że chodzi o usprawnienia i teraz jeżeli mamy mówić o usprawnieniach, to trzeba zabrać pracowników, trzeba zabrać osoby, które fizycznie i na co dzień zajmują się tymi rzeczami, aby to one podzieliły się sposobem i metodami, jak one pewne problemy rozwiązują. Jedna osoba no raczej na wszystko nie wpadnie, więc nawet jeżeli mamy te procedury, które są utworzone przez właściciela, to trzeba byłoby wziąć pod uwagę informację zwrotną i takie naturalne sposoby, w jaki wykonują to ludzie na co dzień. Czyli procedura to też nie jest coś, co jest sztywne, tak ma być i w ogóle nie potrzebuje, jak masz tak filozofować, to w ogóle możesz wcale nie pracować. Też takie hasła są. Powinniśmy szukać ludzi, szukać w ludziach tego, żeby oni chcieli usprawniać nasz system pracy, chcieli usprawniać to, co wykonują na co dzień. To jest taka postawa prorozwojowa takiej firmy uczącej się, ciągle doskonalącej. Więc z jednej strony procedury od właściciela, tak, żeby on nie był w stanie, żeby nikt go nie był w stanie zagiąć, co tam się dzieje na danym stanowisku, czy to handlowym, czy nawet księgowym, czy finansowym, czy marketingowym, czy jeszcze jakimś innym, produkcyjnym. Ale z drugiej strony ludzie powinni mieć głos, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ich motywację, aby mieli wpływ na kształtowanie ich stanowiska pracy, rozwój ich miejsca i żeby ich zdanie było brane pod uwagę. No ale tutaj taka wątpliwość, no Ty już na przykład jak zaczynałeś, może zajmowałeś się reklamami, ustawianiem, wyklikaniem takich reklam na Facebooku, ale teraz może już na przykład od 4 lat w tym nie siedzisz, tak? Bo już przeszedłeś inną drogę, więc co, miałeś zrobić swoje procedury, jak to robiliście 3-4 lata temu i co, i teraz tak mamy działać, a to już jest dawno nieaktualne, nie? Więc teraz może Ci pracownicy właśnie powinni nad tym siedzieć, jak to wygląda? Dokładnie tak jest, jak tutaj mówisz, czyli ja jestem w stanie powiedzieć, jaki jest model zbierania na przykład treści do reklam, czyli na przykład jak tworzymy reklamę na Facebooku, to zanim ją zbudujemy, to oglądamy TikToki, oglądamy komentarze w TikTokach, patrzymy, jak ludzie reagują na pewne rzeczy, co podkreślają, co krytykują, z czym się zmierzają, z czym się mierzą, albo jeszcze jakie pytania zadają pod ostatnimi filmikami na YouTubie, czyli
podpowiadam, w jakim sposób zebrać sobie treści do tych reklam. Oczywiście panelu reklamowego na Facebooku to nie odpalałem od kilku lat, ale sama metodologia pracy z tym, jakie treści tam umieścić, jak zbudować grafikę, o tym, żeby na przykład pamiętać o wykluczeniach, o tym, żeby na koniec pamiętać o tym, że tam się da zmierzyć ilość na przykład wejść na stronę dziękuję albo ilość zakupów w e-commerce. No nikt mi na przykład nie powie, że czegoś się nie dało zmierzyć. No dało się zmierzyć i teraz ktoś mógł o czymś zapomnieć, więc przez to, że ja już ten proces przerobiłem wielokrotnie, no to nikt mi nie powie, że czegoś się nie da albo coś się jakoś da, jakaś dziwna metoda. No są pewne usprawnienia, które się pojawiają, na przykład dzisiaj z takich najciekawszych nowinek po iOS 14, czyli po wdrożeniu tego systemu operacyjnego na telefonach z jabłuszkiem, no to iOS 14 tam zapytał, czy chcesz wyświetlać reklamy profilowane. Większość ludzi kliknęła nie. W efekcie nie ma reklam profilowanych, czyli widzi też dalej tyle samo reklam, ale takich niedopasowanych do siebie. Ja uważam, że profilowanie reklam jest dobre, bo przynajmniej widzimy coś, co nam się w teorii może przydać. No i jedna z takich najnowszych rzeczy, której ja nigdy nie robiłem, a teraz jest to realizowane, to, że jak się robi reklamy na komórki, to robi się jedną osobną na Androida, a drugą osobną na iOS-a, bo w Androidzie mamy dużo więcej danych i żeby to się nie mieszało, żeby tam, gdzie jest ten iOS z zablokowanymi narzędziami do profilowania, tym zbieraniem cookiesów i tym zaawansowanym remarketingiem, no to tam, jak to już nie działa tak dobrze, to odetnijmy to od tych pozostałych rzeczy, które działają jeszcze przez kilka lat dobrze. Na przykład, to jest taka podpowiedź. Jakby to nie jest coś, co wynika ode mnie, ja tego nie wpisałem do procedury, ale wpisał to ekspert nasz facebookowy, żeby w taki sposób działać. Czyli wiesz, ja otworzyłem procedurę, ale dalsze jej doskonalenie jest w rękach ludzi, czyli żebyśmy nie korzystali z przestarzałych rzeczy, które ja realizowałem 4 lata temu. Dobra. Druga rzecz, o której mówiłeś wcześniej, to były argumenty sprzedażowe, argumentacja, że każda firma powinna coś takiego mieć. I rozmawialiśmy o tym też z Szymonem Negacz, że każda firma powinna w jakiś sposób się wyróżniać, czyli mieć określone, czym my się wyróżniamy od innych firm, co my robimy inaczej. I teraz też widziałem takie, zrobiłem taką ankietę u siebie na YouTubie, zapytałem, jakie są najczęstsze problemy moich widzów. I między innymi pojawiło się w komentarzach coś takiego, że nie potrafię znaleźć tych wyróżników dla swojej firmy, czym się odróżnić. Więc może tutaj masz jakieś podpowiedzi, w jaki sposób takich wyróżników możemy szukać, w jaki sposób się wyróżnić jako firma. Najprostszym mechanizmem jest zapytanie naszych aktualnych klientów o to, dlaczego kupili u nas. Bo firmy się prężą, muskuły, zastanawiają się, gdzie tą unikalność uzyskać. Ale przykład taki praktyczny, case study, pracuję z firmą, która sprzedaje elektroniczne podpisy. I teraz, jeżeli chcesz sobie założyć podpis elektroniczny, taki kwalifikowany, to bardzo dużym prawdopodobieństwem musisz gdzieś pojechać, musisz spędzić dużo czasu, ale jak prowadzisz firmę, to nie chcesz nigdzie jeździć i tym bardziej nie chcesz spędzać nad czymś dużo czasu. Nie chcesz po prostu. No i teraz cała unikalność tej firmy polega na tym, że oni robią ten podpis bardzo szybko i dojeżdżają do klientów. Koniec. I to później komunikują. Tak. Kolejny skup złomu. To jest znowu branża taka, w której regulacje marketingowe dopiero wchodzą do nich, ale jest na przykład firma w Pruszkowie, z której ja wspieram marketingowo razem z zespołem. I teraz ich jedną z największych unikalności, o czym nam powiedział jej właściciel, który ta firma też urosła od miliona tam do 12 milionów w ciągu jakiegoś krótkiego czasu, powiedział, że w sumie my robimy podobne rzeczy do naszej konkurencji, ale coś, czego konkurencja w ogóle nie robi, to jest marketing. Naszą unikalnością jest to, że w branży, w której nikt nie robi marketingu, my mamy na najwyższym topowym poziomie. To są dosłownie słowa Andrzeja, które wypowiedział. Czyli czasami marketing, opakowanie, jeżeli wszyscy robią podobne rzeczy, to marketing może być wyróżnikiem. Kolejna z tych elementów, które można szukać w obszarze unikalności, to jest to, że robimy coś bardziej kompleksowo od innych. Mamy na rynku kilkudziesiąt tysięcy dietetyków. Ludzi, którzy układają posiłki w, tam wiesz, poniedziałek, wtorek, środa, 5 posiłków, 3 posiłki, ile tam się kalorii trzeba i jakie makroskładniki. Ja współpracuję z Grzegorzem. Grzegorz jest dietetykiem, ale ustaliliśmy, że w ramach tego, co on robi, on nie jest dietetykiem, on jest dietoterapeutą. On podchodzi od strony mentalnej, od strony
ćwiczeń fizycznych, od strony badań, od strony układania diety, od strony wsparcia, grupy wsparcia, do której uczestniczysz. To oznacza, że on nie jest dietetykiem, on jest dietoterapeutą. Czymś szerszym niż tylko gościem, który, wiesz, układa, ile trzeba zjeść ziemniaków względem mięsa, które będziesz miał na talerzu. Więc szukanie unikalności jest trudną rzeczą, ale mogę pochwalić się, że piszę właśnie na ten temat książkę, która będzie w 2022 roku prawdopodobnie wydana. Właśnie o tym, jak zbudować w firmach unikalność, jest kilkanaście różnych sposobów na to, jak to zrobić. No i trzeba dobrać właściwy dla siebie. Każda firma ma jakąś rzecz, która powoduje, że jest unikalna. Chociażby nawet jeszcze jeden przykład mi przychodzi prosty. Jak jesteśmy salonem beauty, to na przykład naszą unikalnością no nie będzie sprzęt, który mamy w salonie, bo znajdzie się zawsze salon, który ma bardziej nowoczesny, ma większą, szerszą ofertę i ma jeszcze dłuższy staż pracowników. Ale na przykład unikalnością może być to, że to jest jedyny salon kosmetologiczny, który masz kilometr od siebie. Czyli jest, może się, ich unikalność może polegać na tym, że będą reklamowali się na wąskim terenie do kobiet, które mieszkają bardzo blisko, że przyjdziesz do nas spacerkiem. To też jest jakaś wartość dodana. Albo jeszcze miałem jedną ciekawą historię z taką dużą kliniką dentystyczną z Krakowa, której właściciel powiedział, że on tam marmurami to wykładał, ma tam najlepszy sprzęt, najlepszych fachowców. A jak zapytał w ankiecie, co takiego powoduje, że ludzie do niego przychodzą, to nie zgadniesz, co to było. Bezpłatny parking pod wejściem. Wiesz, jakby szukamy czasami kosmicznych rzeczy, a cała unikalność czai się w prostocie. Ciekawa rzecz. Teraz nagrywaliśmy chwilę wcześniej też z waszymi klientami, którzy produkują myjnie bezdotykowe i oni też mieli fajną unikalność, że mieli darmową suszarkę do samochodu, czyli po umyciu mogłeś sobie za darmo samochód wysuszyć. I to powodowało też to, że klient musiał przyjechać i umyć samochód, żeby skorzystać z tego gratisu. Jest też fajna sprawa. U nich jeszcze jest jedna ciekawa unikalność, taka, na którą też ten cały biznes nie zwrócił uwagi, że wszystkie firmy, które budują myjnie, skupiają się na budowie myjni. A to, co robi Redconst, to jest, oni się koncentrują na tym, żeby zbudować biznes pasywny w oparciu o myjnie. To jest taka subiektywna różnica. Subiektywna różnica polega na tym, żeby to faktycznie zarabiało, żeby to miało prawo zarobić. Czyli na to się składa analiza działki, dobór odpowiedniej wielkości myjni, do tego promocja, jak tą myjnię promować, czyli oni mają całe know-how, jak zamiast tylko postawić tą budę z tymi lancami i tam, wiesz, całym osprzętem, to jak to zrobić, żeby to mogło zarabiać. I nie zawsze, nie w każdym miejscu to ma rację bytu i dlatego oni też są w stanie podpowiedzieć i doradzić. I to jest olbrzymia różnica względem wszystkich tych firm, które skupiają się na tym, żeby mieć lead, zrobimy i nieważne, czy działa. Co jest waszym wyróżnikiem? Co was wyróżnia jako agencja? Naszym wyróżnikiem jest to, że wydobywamy z właścicieli firm, z menedżerów, z założycieli to, co jest ich unikalnością. Naprawdę męczymy, wałkujemy, zadajemy dziesiątki pytań po to, żeby nie robić miałkiego marketingu, który robią wszyscy. Żeby te argumenty miały moc, żeby one były konkretne, żeby one miały swoje potwierdzenie, albo w historii, albo w liczbach, albo w wynikach, żeby to nie było takie, że jesteśmy fajną firmą, przyjdźcie do nas, bo jesteśmy fajną firmą i robimy to od 20 lat na terenie całego kraju i mamy w ogóle wielu zaufanych specjalistów. No słuchaj, no można to było podstawić pod dowolny biznes, więc to, co staramy się zrobić, to tak, żeby to było maksymalnie konkretne. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, uważam, że robimy to coraz lepiej, to znaczy z jednej strony trafiają do nas firmy, które chcą robić fajny marketing. Co to znaczy? Chcą wejść na TikToka, chcą wysyłać maile, chcą kontaktować się ze swoimi klientami, chcą im wysyłać personalne stories, chcą, żeby to wszystko miało taki fajny wymiar, żeby to było dobrze opracowane, a nie tylko tacy, którzy mówią, a my tu coś będziemy robić, tylko nie angażujcie nas w nic. Czyli staramy się zaangażować firmę, żeby ten marketing, który oni promują, on żył życiem firmy, a nie życiem agencji. Bardzo łatwo jest zobaczyć fanpage, zobaczyć Instagramy, zobaczyć w ogóle całą tą oprawę marketingową i to żyje życiem agencji. Niestety. I to nie ma prawa działać dobrze. Bo przychodzi ktoś, kto mówi, ja się w to zaangażuję i wtedy taki biznes jest w stanie zaorać. W ogóle to jest ciekawa rzecz, że kiedyś biznesy budowały tam
fajny kibel, dobre kafelki w tym kiblu, miały piękne, wiesz, biura, inwestowanie w te biura, dużo maszyn, dużo sprzętu, wiesz, wszystkiego takiego, tak się obwarowywały tym wszystkim. Dzisiaj takim samym zasobem, a jak nieważniejszym, to jest dobrze działający kanał na YouTubie, dobrze wypromowany podcast, jest duża społeczność na Facebooku, na grupie na przykład na Facebooku. To ma realną wartość. Nie tylko te rzeczy fizyczne, czyli te rzeczy wirtualne również mają rację bytu i są generalnie wartością, którą posiada biznes. Wartością, zasobem takim, nie? Takim kapitałem, z którego można wykorzystać. I ta zmiana dzieje się na naszych oczach. Wspomniany Szymon Negasz na ostatniej konferencji rozpoczął ją zdaniem, że ta konferencja jest symbolem zmieniających się czasów, gdzie wkurzony gość 3 lata temu zaczął mówić do mikrofonu, a teraz zebrał 300 osób na sali szkoleniowej wokół niego. I to jest ta moc. Wielu trenerów, którzy nas pewnie też oglądają, zastanawia się, jak wypełniać swoje sale szkoleniowe ludźmi. No właśnie tak, tworzyć treści, które będą ich przyciągać. I nie chcemy widzieć reklam, nie? Blokujemy się, płacimy, żeby nie widzieć reklam, ale chcemy dobrych treści. I te treści nie mogą być stworzone przez agencję, bo agencja nie sprzedaje przez 20 lat tych pomp tam do studni, czy nie buduje tych myjni. To jest wiedza, która jest ekspercka, jest niepowtarzalna, jest wynikiem wielu wielowątkowych doświadczeń. Agencja może to ładnie oprawić, obudować historią i podać na rynku, ale ta wartość musi wynikać z firmy. I to jest coś, co my robimy, czyli z jednej strony właśnie wydobywamy tą unikalność, z drugiej strony angażujemy ludzi, a to, co teraz zaczynamy do tego wszystkiego dokładać, to jak mamy zbudowany system treści, to żeby te treści w automatyczny sposób działały i pracowały non-stop dla biznesu, w którym są ustawione. Fajnie się ciebie słucha, tak fajnie opowiada, że po prostu tak mógłbym sobie siedzieć, tak odpłynąć i tak słuchać, ale okay, nie odpływaj. Nie odpływam. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, czy u ciebie w biznesie był jakiś game changer. Rozmawialiśmy przed nagraniem, powiedziałeś, że była to klimatyzacja w biurze, ale czy było coś jeszcze, coś, co zmieniło, powiedzmy, swoją drogę biznesowego rozwoju? Bo to, co mówiłem właśnie, część przedsiębiorców cały czas po prostu będzie klepać tak, jak klepała, a ty jednak cały czas tą firmę rozwijasz. Więc czy było coś takiego, co to zmieniło? Klima w biurze pozwala efektywnie pracować w lecie. Bardzo ważna rzecz, polecam. Druga rzecz, która była game changerem, to jest coś, co powiedziałem już, czyli przez to, żeby przestać polegać na juniorach i zatrudnić ludzi doświadczonych, którzy mają know-how, którzy będą samodzielnie działać, którzy są też starsi. Oczywiście wiąże się to z większymi wydatkami finansowymi, ale ci ludzie dają progres. Kiedy otaczamy się juniorami, którzy patrzą na nas, są w nas patrzeni, tam na wszystko się nam zgodzą, żeby tylko utrzymać pracę, bo jest ich to pierwsza praca, oni są tańsi, ale oni nigdy nie spowodują, że nasza firma będzie się usamodzielniać, bo to my będziemy musieli wkładać energię w to, żeby te osoby rozwinąć. Oczywiście one po czasie mogą stać się lojalnymi, doświadczonymi pracownikami, ale minie wiele lat, zanim to się stanie. I dlatego, jeżeli chcemy swoją firmę rozwijać szybko, to trzeba stawiać na doświadczonych ludzi. Wielokrotnie rozmawiam z kimś i ktoś tam zatrudnia jakiegoś amatora, a potem na mnie się skarży, czemu ta osoba się nie zna na marketingu. No właśnie dlatego. Okej. Okay. Temat, który często interesuje naszych widzów, to są pomysły na biznes, więc o to też chciałbym Cię zapytać, już tak powoli zmierzając ku końcowi, czy masz jakieś pomysły na biznes, których na przykład wiesz, że nie zrealizujesz, no bo po prostu zajmujesz się czymś innym, czy masz jakieś takie produkty albo usługi, których uważasz, że brakuje na rynku, coś, co naszym widzom mogłoby się przydać, jeżeli ktoś szuka takiego pomysłu dla siebie. Więc pierwszą rzecz, którą mogę tutaj, myślę, że ileś pomysłów zrealizuję, po prostu nie mogę się nimi podzielić, ale jeden pomysł, który mam, sprzedałem go już kilku osobom, sprzedałem, opowiedziałem i jeszcze nie podjęli tematu, więc jest szansa. Uważam, że na rynku jest duży deficyt w branży cateringu dietetycznego. To znaczy, jest mnóstwo firm, które sprzedają catering dietetyczny, ale on ma jedną wadę. Wszystkie te opakowania, które się otrzymuje, trzeba włożyć do mikroweli i tam odgrzać. To jest standardowy tryb, w jakim się to odbywa. To oznacza, że właściwie wyjaławiamy ten posiłek, dając go do mikroweli. On tam oczywiście ma makroskładniki, ale mikroskładniki są mocno ograniczone przez to. Dlatego jeżeli powstałoby urządzenie, które na przykład w oparciu o parę, w oparciu o jakiś inny system nie mikrofalowy, jest w stanie odgrzać to jedzenie, tak żeby ono było szybko zdatne do użycia i żeby można było zrobić to w biurze, gdzieś wychodząc,
to uważam, że taka osoba zgarnie bardzo dużo pieniędzy, ponieważ segment cateringu dietetycznego nieprawdopodobnie szybko się rozwija i ja widzę sam u siebie ten problem, że korzystając z cateringu już od 2-3 lat, no to zawsze to daję albo właśnie do piekarnika, albo do mikroweli, ale jest to uciążliwe, więc przekazując pewien problem, jak szybko podgrzewać to jedzenie w tych plastikowych pojemnikach, aby było smaczne, aby się plastik nie stopił i jednocześnie, żeby to było ciepłe. Ciekawa sprawa. Dobra, jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Gdybyś teraz jeszcze raz zaczynał swoją firmę od początku, co zrobiłbyś inaczej? Myślę, że to jest trudna odpowiedź, ale nie założyłbym już agencji marketingowej. Dlaczego? Ponieważ jest to biznes, który wiąże się z gigantycznymi oczekiwaniami ze strony klientów, to po pierwsze. Po drugie, zawsze można zrobić coś lepiej, to znaczy zawsze można wykręcić jeszcze wyższy wynik. Po trzecie, jest tak duża złożoność procesu, który się wykonuje na poziomie komunikacji, na poziomie wykonanej rzeczy, że jest kwestia gustu wchodzi. Po kwestii gustu wchodzi znowu wpływ na wynik. Ktoś chce zrobić, zrobione zostało coś po myśli klienta, ale nie dostarczyło wyniku, ale finalnie to my to robiliśmy. Więc jest bardzo dużo zmiennych i to nie jest biznes taki nudny. Zazwyczaj najwięcej zarabiamy na biznesach, które są nudne. Te biznesy da się zaprojektować. Wiele rzeczy w marketingu da się zaprojektować, ale jest gro elementów, na które nie ma wpływu siebie, nie mamy wpływu jako właściciele tych agencji. To oznacza, że dzisiaj postawiłbym na coś dużo prostszego, mniej zaawansowanego, mniej takiego, czym się można jarać, ale coś, co daje prostszy sposób na zarabianie pieniędzy. To co byś założył? Jakiś nudny biznes? Wiesz co, powiem Ci, że z biznesów najnudniejszych, które widziałem, a które jednocześnie były super marżowe, to jest kebab. To jest sklep internetowy z na przykład perfum. To są, wiesz, produkty, które widzisz kebab, tak wygląda kebab, masz jeden czy dwóch dystrybutorów na całą Polskę, dajesz mięsa mniej lub więcej, robisz go dłuższy lub krótszy. Prosta rzecz, naprawdę łatwo jest to wypromować. Sam to doświadczyłem, no myśmy tam przeszli do w trzecim miesiącu 48 tysięcy obrotu, 50% marży netto dla właściciela w trzecim miesiącu działania. 24 tysiące na czysto. Uważam, że to bardzo dobry wynik, no bo teraz jak już to wyskalujemy, dotrzemy do jakiegoś maksa, to można otwierać kolejne punkty według tej samej metodologii. Ale tutaj mówisz, że obsługiwaliście marketingowo jakiegoś kebab. Już myślałem, że masz budkę z kebabem. Nie, ale jakby to... ale rozważasz. Rozważam, naprawdę. Jak nie ten biznes, który pojawi się w przyszłym roku, związany wokół produktów dla ludzi, którzy saunują i morsują, no to byłby to kebab. Super, Wojtek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Będziemy jeszcze rozmawiać w drugim odcinku, bo tutaj masz dużo do powiedzenia jeszcze, także będziemy rozmawiać o tym, jak współpracować z agencją reklamową, żeby nie przepalać pieniędzy. Także drodzy widzowie, zapraszamy do subskrybowania i Wojciech Bizup już za jakiś czas pojawi się na naszym kanale ponownie. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w każdy poniedziałek o 18:00.